Siemaneczko, witam was w 54. odcinku Sei Gothic edycja rozszerzona. 42 godziny gierki za nami, a więc wczytujemy save'a w tym odcinku, w końcu udajemy się do Świątyni Śniącego zrobić swoje, no myślę, że modyfikacja potrafi zapewnić właśnie 45 godzin rozgrywki jakoś, bo mi się wydaje, że tyle to jeszcze może potrwać. Z 3 godzinki max. Wbijamy teraz do Świątyni Śniącego, ponieważ tutaj wszystko już na zewnątrz zrobiliśmy. Ja nie jestem ogólnie zadowolony ze swojej postaci. Postanowiłem ogólnie, że raz jeszcze będę nagrywał Gothica edycję rozszerzoną, no po pewnym czasie oczywiście, ale już nieco inaczej sobie wykreuję postać. Nie będę dawał po prostu punktów do magii, tylko po prostu wytrenuję wszystkie pozostałe umiejętności w boju, ponieważ w następnej wersji jest zrobione tak, że kradzież na przykład nie kosztuje nas punktów nauki, a właśnie kradzież nas właśnie kosztuje byłki rudy tylko i wyłącznie, więc w ten sposób. Dobrze, ja tutaj latam sobie z telekinezą, ponieważ kurde, no wiadomo, trzeba szukać przedmiotów. Jeszcze łykniemy sobie jakąś miksturkę szybkości, ponieważ no tutaj trzeba się rozeznać. O cholera! Szkieletor! Nastajcie już na powitanie. No chodź. A gnojek. I co jeszcze tam będzie dodane? Mam tchnienie śmieci, ja to muszę wypróbować w ogóle. Ale na sam wpierw właśnie tutaj poszukam sobie, być może jakiś przedmiocik znajdziemy albo coś. Byłoby całkiem spoko w sumie, nie mówię, że nie, ale nie ma nic, a więc lecimy. Tchnienie śmieci. Tak, jestem ciekawy. Ależ słabe. Nie no, spodziewałem się czegoś lepszego. Być może na szkielety tak działa. No nie no. Co to ma być za walka? Ja go próbuję tutaj klepać, a koleś jak gdyby nigdy nic, nic sobie z tego nie robi, no. Toż tak nie można właśnie sobie ze mną pogrywać się. Jak tak można w ogóle, no. Mamy tutaj napój. Tak, mamy tutaj skryty napój. Mamy tutaj czaszkę w rogu. Nie wiem, czy widzicie, ale taki kostek jest. Czaszka właśnie, kostka. Teraz po zebraniu tego przedmiotu właśnie tak mi się właśnie nasunął pomysł, namysł, na właśnie na myśl, że ta czaszka powinna być taka czerwona się stać właśnie po zebraniu tej miksturki, że takie czerwone oczka się zrobić. Właśnie, no to było dość dziwne. Chwila, tutaj nic nie ma. Ale wiadomo, ja zawsze lubię być pewny. A więc dlatego zwiedzamy sobie wszystko, wszystkie regiony tutaj tutaj w tym miejscu. A tam mamy już pakto, nie? Tutaj nie ma już kompletnie nic, a więc możemy się wybrać właśnie nieco dalej. W dalszą drogę właśnie oczywiście wyciągamy mieczyk, ponieważ tutaj jeszcze mamy mnóstwo bestii do pokonania. Widzę cię, widzę cię. Już tu jakiś wojownik stwarza mi tyle problemy. Najlepiej jakbym je wszystkie pokonał po kolei. No i tak też właśnie w sumie zrobiłem, jakby nie patrzeć. Tam mamy jeszcze kilka stworków do zabicia. Tutaj gdzieś mamy podpowiedź, co należy użyć, żeby właśnie przedostać się później dalej nieco. Ja tutaj będę latał oczywiście z telekinezą, żeby niczego kompletnie nie pominąć. Wiadomo. I ciekawi mnie, co tutaj jest. Tutaj mamy właśnie szkieleta maga, którego sobie postanowię zabić, zgładzić. Jak zwał, tak zwał. I tutaj jeszcze tych kostków mamy wystarczająco dużo, więc wszystkie kostki sobie też wytniemy, jakby nie patrzeć.
No, bez i. Daj ciadu. Okej, okay. Kostek załatwiony. Jeszcze tutaj jest kostek. Uzdrowienie mamy, więc bizniemy sobie uzdrowienie. Będzie zdecydowanie szybciej. Tutaj widzę mieczyk nasz. Nie wiem dlaczego, ale to są błędy DX11, jakby nie patrzeć. Na to nie można zwracać uwagi. Szkielet Mark ma tutaj dodatkowe przyzwania właśnie szkieletów, więc sobie po prostu użyjemy nieco później. Oczywiście, bo teraz no nie ma sensu. Po prostu po wyjściu sobie użyję. Zobaczymy, jaką postać uda mi się tutaj nakręcić. Tak czy inaczej uważam, że następnym razem i tak mimo wszystko osiągnę dużo lepszą postać. Chociaż nawet nie zdaję sobie sprawy, jaką teraz osiągnę, ale dobra. Mniejsza, wiecie o co mi chodzi. Dobra, mamy tutaj miksturkę zręczności, tak, to jest miksturka zręczności. Tam mamy oddech demona. Oddech demona? Co to takiego jest? Oddech demona. Miecz demonów. A oddech demona to co to jest? Szczerze to ja nie mam zielonego pojęcia. Może jakiś właśnie łuk, kusza albo coś. Miecz śmieci. To nie. Za jakieś kostury tam słyszę pełzacze właśnie w podziemiu, ale tutaj nic nie widzę takiego. Właśnie, oddech demona. Coś to takiego może być. Gajmowane. A jest, oddech demona. 110. 80. I obrażenia od ognia 35. A magiczny łuk? Magiczny łuk, ile tutaj? 90. 24 punkty zręczności. Ja tutaj oczywiście mam już nawet miksturkę z zwinności. Jedną, no, plus dwa, no to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale zawsze... O, esencja siły tutaj, jak wspaniale. Od razu sobie utniemy wszystko, ponieważ, no, wiadomo, to się przydaje. Światło. Jeszcze światełko trzeba sobie pyknąć, pierdyknąć i można lecieć dalej. Nieco. I tutaj mamy właśnie... widzicie? I ostatnio właśnie było dodane, ostatnio właśnie ci z Alexa dodawali właśnie coś a la takiego kostka właśnie, widzicie? I ten kostek ma na sobie tutaj, ma na sobie właśnie miksturkę właśnie zwinności, z tego co widzę. A więc miksturkę sobie oczywiście kitam, plus 2, tak, jak sami widzicie, i więc elegancko, elegancko. Czy do tego czegoś możemy coś zrobić? Ten kostek, no mówię wam, to jest ten sam kostek od Alexa. Dobrze, mamy tam pochodnie. Tam mamy pochodnie, dobrze. Zbieramy, czy mamy tutaj coś jeszcze, czy nie ma tutaj nic. Tutaj oczywiście mamy jeszcze do pozbierania kilka tych przedmiotów, tam też mamy do pozbierania kilka tych przedmiotów. Trzeba będzie naturalnie wszystko pozbierać tutaj, bo... Kurde, nie ma, żeby się tutaj marnowało coś. Oczywiście wszystko wyzbieram. Tutaj elegancko, ładnie, pięknie. Żeby postać sobie zrobić, no może nie taką najlepszą hiper dupę, ale po prostu, żeby też ta postać nie była taka najgorsza. Co jeszcze bym się nauczył tutaj? No na pewno bym się nauczył właśnie... Wow, mamy tutaj kilka mikstur i to być może też właśnie stałych. Zobaczymy sobie, co to są za miksturki. Napój zwinności, no to tutaj tego jest w cholerę. 82 już punkty mamy. Życia tego nie ma niestety, ale być może jakiś lepszy łuk. Oddech demona, łuk z pojąża. Większy ognisty. Łuk magiczny, 18 brakuje. Aha. Dobrze, a więc trzeba się wybrać nieco dalej gdzieś. No tutaj już wszystko wyzbierane, elegancko, ładnie, pięknie. O, tutaj jak to fajnie wygląda. Znaczy, oprócz tego orekowego miecza, ten orekowy mieczek wygląda beznadziejnie, po prostu podziwiajsko. Ale jeszcze wygląda zacnie. Dobrze, w tym odcinku sobie zgładzimy trzech kapłanów ogólnie. Taki jest plan. Trzech kapłanów, no to jest, myślę, że całkiem spoko. Co ty sobie wyobrażasz w kielesie?
Jedna bestia. Nie, i kolejna bestia załatwiona. Dobrze. Dobrze, zbijamy tutaj zwoje, zbijamy właśnie wszystko. Inne też. Tutaj kostek, tam przełącznik, tutaj szkieleto. Ale to szkieleto mnie nie interesuje zbytnio. Tutaj te przełączniki musimy nacisnąć, oczywiście, żeby otworzyły nam się... żeby otworzyło nam się dalsze przejście. No, tutaj oczywiście się też rozejrzę, być może tutaj coś znajdziemy. O, szkieleto jest, kostek. Jak mi będzie trochę ekspa. 160, no to niewiele. Ale zawsze do przodu. Tutaj mamy kolejne napoje. Jestem ciekaw, czy tutaj też znajdziemy napoje takie stałe, czy po prostu będą jakieś kiciowate napoje. Zwykłe. Szczerze nie widzę tutaj nic kompletnie takiego, co by mogło nam dodawać. A więc olać. Ale wejdziemy sobie na to. Tutaj na górę. Czy tutaj coś jest? Zajedzewiały mieczyka oczywiście, ale to jest z tego kostka, którego zamordowałem chwilę temu. Tutaj też mam przełącznik tylko. A więc chyba nie ma nic. Chyba nie ma nic. I trzeba sobie po prostu teraz przełączniki tutaj przełączyć wszystkie. Dobrze. Środkowy. Później lecimy na lewy. Myślę, że to jest ten. A później właśnie tamten i powinno być wszystko dobrze. Powinniśmy to jakoś otworzyć. Dzięki temu. Oczywiście tutaj jest mnóstwo ukrytych właśnie tych bonusów. Naprawdę warto sobie zwiedzać wszystko. Widzicie, tutaj mamy ogień ten pokazany, więc tutaj też chyba mamy to. Nie jestem pewny, ale tutaj mamy przejścia. Tutaj na dole przejście, tutaj wyżej przejście, więc elegancko możemy się wybrać już gdzieś dalej. Więc całkiem spoko. Oczywiście ja tutaj wszystko będę działał na miksturkach szybkości, no bo wiadomo, ta szybkość jednak. Po prostu chcę skończyć w miarę szybko serię i po prostu jeszcze raz nagrać dla was edycję rozszerzoną, tym razem na nowszej wersji. Tym razem właśnie robię sobie więcej rzeczy. Tym razem to tak bardziej zaplanowana seria to będzie i wiecie, poboczna. A zresztą ja będę robił kilka serii też teraz, więc no. Część z was może się po prostu nie będzie skupiała na edycji rozszerzonej i też te odcinki w nią będą się pojawiały. Tak tutaj jaki mamy klimacio, no tylko spójrzcie ile kostków. Klimacio jak nic. Najlepszy klimat, jaki by mógł być tutaj, jaki można by było sobie tylko wymarzyć. Naprawdę, no, ja szanuję. Zdecydowanie szanuję. Dobrze, wiecie co, tutaj trzeba sprawdzać te miksturki co jakiś czas. Być może tutaj coś TV-ego właśnie, nie ma nic TV-ego, a więc licha. Można lecieć dalej, tutaj mamy kolejnego kostka do zgładzenia. Znaczy kostka, no to już jest świątynny kapłan, znaczy ojek, opiekuj. Dobra, jak zwał, tak zwał. No nie, no nienawidzę, kiedy mnie tutaj nie chce zaatakować gnida podła. A to co to jest? Tego może, to możemy użyć jakoś w ten sposób, czy coś? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nad tym sarkofagiem, czy jak mu tam. Jakby to nazwać? Na tej półce. Tak, półce. Na szkieletory to akurat bezproblemowo, to peska jest dla mnie. Co to jest? Napój, jest napój, widzicie? Jest, kurde. I to gdzie był ukryty? W najbardziej właśnie dziwnym miejscu. Najbardziej dziwnym miejscu, tak. No, tutaj też mamy napój, no bo ponieważ właśnie te napoje są poukrywane tutaj w ścianach, można by rzec, naprawdę tutaj warto dlatego sobie latać po prostu z telekinezą, warto szukać tutaj tych przedmiotów, ponieważ naprawdę można tutaj od czasu do czasu wyhaczyć coś takiego ciekawego, po prostu ciekawego.
Dobra, tutaj nie ma nic. Przynajmniej tutaj nic nie widzę. Tutaj też już nic nie widzę. Tutaj mamy i sikacza. Siekacz. To jest ten strażnik? Nie, no dobra. Światło mamy. Dobra, wbijamy do środka. Okej, zostałem zamknięty. No niestety, jaka kicha. A tutaj chyba to już samowolka. Można sobie otworzyć jak chcemy. Właśnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że ta kolejność nie jest istotna. Ale ten zwiadowca to mnie teraz zdenerwował. Musi tego pożałować gorzko. Siekacz. Dobrze. Mamy to. Mamy wszystko, dobra. A tam kolejny napój. Postać myślę, że niczemu sobie. Taka jaką mamy. Tylko właśnie najgorsze było to, że... Chwila, ja tutaj byłem, ja się tutaj zgubiłem, szczerze powiem. Że on jest, mamy, wściekła stal jeszcze jest tutaj do zebrania. Zgubiłem się, po prostu nie wiedziałem, gdzie byłem, gdzie nie byłem. Naprawdę, no to tu można się zgubić. Dlaczego ja latam ze światłem? Jak ja ze światłem chcę coś znaleźć? Dobrze, mamy tutaj, ale co? No, saving sobie zrobię, nie będzie działał. Ha. Nie no, wydaje mi się, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj to nie jest istotne, ten przełącznik. A niezależnie co sobie pykniemy, to i tak nam wyskoczy demon, którego musimy zabić. Pomniejszy demon, więc... Co to jest dla mnie za potwór? Nic, feluchu! Dziadu, dobra. Tutaj kolejny przełącznik. I za momencik kapłanów mi tutaj wyskoczy i... Kolejnego kapłana sobie, znaczy pierwszego kapłana właściwie sobie zmiażdżymy. No chodź, chodź. Dobrze. Metoda jakoś zadziałała i tutaj trzeba się uzdrowić też przed tym stajciem z tym kapłanem. Jakby nie patrzeć, kapłan to kapłan, ale ryzyko jakoś jest. Jakieś jest. O! Idzie w moją stronę, złamas. Niewierny w domu pana! Bądź przeklęty! Sam bądź przeklęty, pajacu. Sam bądź przeklęty, pajacu. Tyle na ten temat. Oddawaj mi te bronie, to wszystko mi oddawaj. Tajemnicza kapliczka, to sobie możemy wbić. Sztyleta i tyle na ten temat. Dobrze. W sumie jeden fragmencik już świątyni zwiedzony. Naprawdę nie jest źle. Tak jak wspominam, ta świątynia to akurat najmniej istotny element całej układanki, a całą układankę... co jest? Bezimiennym się zaciął. Fuck. Wczytamy. A! No dobrze, wczytujemy po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz nie wywali. Trzymajcie mocno kciuki. Jest, udało się wczytać. Nie jest źle. Światełko sobie zapalamy. Ponieważ światełka, no, potrzebujemy do życia, wiadomo. Tutaj oświetlenie pierwsza klasa musi być. Aha. Tutaj będziemy mieli kolejny natłok bestii. Bestii! Dorwę mnie! O cholera, teraz mnie dojewali, naprawdę. Wypiedzielać, otoczyli mnie gnoje. Wszystkie. Kolejny poziom jest już. Załatwiony. Wszystkie te stworzenia załatwione, więc dobrze jest.
telekinezę sobie wyciągnę i tutaj czy mamy coś jeszcze do zwiedzenia? No a stopy ocen mamy tutaj coś do zwiedzenia. Nie, wydawało mi się zawsze, że tutaj jest szkielet mak. Jest tam szkielet mak. A więc nie wydawało mi się, tylko naprawdę tutaj jest szkielet mak. Dobra. Zmiażdżymy chyba. To nie będzie trudne. I wiecie co, tutaj naprawdę dużo znajdziemy tych poukrywanych przedmiotów. Tutaj jeszcze mamy zamknięte drzwiczki. Wszystko znajdziemy w tej komnacie teraz, ale nim ja to zaraz jeszcze zrobię, no to nim ja to zrobię właśnie, no to jeszcze tutaj poszukamy sobie tego i owego. Być może coś znajdę. Wiem, gdzie jest nadmiar mikstur i właśnie już się nam podświetlają, widzicie? Na tym czymś właśnie, na górze się znajdują te miksturki. Chodź tutaj, frejerze, jeden gnoju. Chodź tu, chodź, chodź, śmiało, chodź. Złamas. Mamy tutaj miksturki, tak jak wspomniałem, to są. Wyciągamy sobie telekinezę i świecimy sobie teraz tutaj, poświecimy jeszcze troszkę. Być może tutaj coś znajdziemy, wchodzimy. Byłoby całkiem spoko. Byłoby całkiem spoko. Dobra, tutaj mamy napój, po której się wspiąłem nawet. Jesteśmy tutaj. Odpalę sobie tryb chodzenia, żeby nie było. W pełni profesjonalnie tutaj przeziukałem tą okolicę. Wydaje mi się, że wyzbierałem wszystko, co tu było. Tutaj jeszcze mamy taką półeczkę, ale tutaj na tej półeczce nic kompletnie nie widzę. A więc prawdopodobnie tutaj nic nie ma. Jeszcze wskoczę sobie na tą półeczkę. No, tam nic nie widziałem, ale dobra. Napój jest tam jeszcze. Napój był tam. Widzieliście to? Był tam napój. A więc co? Przełącznik. Przełącznik mnie nie interesuje. Ja bym tutaj chciał napoje jeszcze pozbierać. Ale tutaj napoje naprawdę są takie fajne, całkiem fajne. Ponieważ jest tutaj o napój potęgi, więc wiecie, no to plus 2, plus 2. I chyba tyle. No, ale wiecie, zawsze coś. Tak, tutaj bym sobie potrzebował strzelić save'a. W sumie nagrywam już 20 minut. 20 minut. No to w sumie nie jest tak jakoś specjalnie długo. O, bądź przeklęty, pajacu. I tak, tutaj mamy dwie opcje. Właśnie, przełącznik. Jeden z pułapką, to możemy się schować tutaj. A tutaj mamy mikstureczki, właśnie, napoje. Też i kostka kolejnego, widzicie? To jest znak rozpoznawczy Piranha Bytes. Ja wam to mówię, ten kostek oto. Tylko wielu z was, wielu z fanów po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Ponieważ nawet gdzieś tam chyba widziałem w takiej idealnej samej pozycji. Gdzieś tam właśnie na zdjęciu Alexa. To ma sens, jakby nie patrzeć. To ma sens, moim zdaniem, przynajmniej. Dobra, ja sobie strzelę gdzieś dalej save'a. No i co? Przełącznik check sobie jakiś odpalimy. A, to nie ten. Pokażę wam pułapkę. Dzisiaj sufit się zapada. Aha. O tym mówiłem. Dobra, wczytujemy raz jeszcze. Światełko mi zgasło. Jak to możliwe, no? Dlaczego? Co się stało się? Przełącznik ten sobie uruchomimy. Tutaj ten uruchamia nam tutaj drzwiczki. I te półeczki skalne, więc okej. Wszystko w porządku. Jeszcze dwóch kapłanów sobie rozpierdzielimy i będziemy mogli kończyć odcinek. Ponieważ już myślę, że tak właśnie trzech kapłanów sobie zabijemy. Tam drugi odcinek, no to będzie też tutaj w Świątyni Śniącego i też sobie paju tych zgładzimy, ale no też tak jak wspominam, no to nie będzie tutaj zbytnio
po prostu będziemy zbierać wszystko i też to nie będzie jakieś długie tutaj, właśnie w tym, no w tej świątyni śniącego. A, jest, idzie pajac z pirokinezą, z feluch. Zmiażdżymy typa. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Jak śmiesz zakłócać mój przygotuj spokój. Się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Ty, złapa się. O! Co to było? Co to było? Ja się pytam. Tutaj taki jakby filmik był, no, który przewinąłem przypadkowo całkiem. Tutaj mamy w ścianie kilka tych... kilka napojów poukrywanych, napój siły też mamy tutaj. A tutaj mam pułapkę, widzicie? Ja wam bym pokazał użycie tej pułapki. A widzicie? Zmiażdżyłoby mnie. Fajny mechanizm, naprawdę fajnie to jest wymyślone. Propsy jak najbardziej dla twórców, dla Piranha Bytes. To takie coś jest mroczne, takie coś się podoba po prostu. No tutaj też mamy jakieś poukrywane, najbardziej poukrywane w zakątkach miksturki. Jeszcze jedno tutaj gdzieś widziałem, więc... postaramy sobie ją zebrać. Widziałem chyba, czy by to była jedna po prostu. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie, jest tam napój, widzieliście? Teraz był. Raz się pojawia, raz nie, raz się pojawia, raz nie. Jak ja mam go zebrać? To ja nie wiem. O, jest. O, już nie ma. Ha! Trzeba to złapać... Jak się będzie miało okazję, ja to będę musiał złapać. Kurde, nie zdążyłem. Noż kurde. No, trzeba to szybko, naprawdę szybko dorywać. Jest, mam to. Wyciągniemy telekinezą, czy spacja i... A nie, możemy spacja i... Dobrze. Ciekawe, co to za miksturka, mikstureczka. Jakoś się tutaj nie doszukiwałem. Nigdy, po prostu zbieram to, co widziałem tutaj telekinezą, a tutaj... To jednak było dość w miarę ukryte, bardziej, jeszcze bardziej. Że wiecie, w szczelinach kompletnych. A tutaj była też miksureczka siły, wiadomo. No, a tak ogólnie, no to nic specjalnego nie ma chyba tutaj. Więc ta miksturyczka siły tylko nas interesowała tak naprawdę. Dobra. Dobrze, jest. Drugi kapłan rozdupczony, więc nawet całkiem nieźle. I te kostki są mega klimatyczne, naprawdę. Mi się te kostki jak najbardziej podobają. Fajnie, że Piranha tak jakby może pokazuje, że wraca do tego dawnego stylu. Chociaż te graficznie, no to wiadomo, Erex będzie się różnił i to strasznie się będzie różnił od Gothica. No ale to jest postęp graficzny, no to nie można się spodziewać nie wiadomo czego. O, jest, udało mi się jakieś wspiąć. No a tu mamy kolejnego opiekuna świątyni. Tu wam pokażę fajny motyw. Tutaj też znajdziemy mnóstwo mikstur takich dodających do statystyk. Ja tutaj sobie jeszcze wbiję, tutaj poszukamy tego i owego, ale nie jestem przekonany, czy coś znajdziemy. Tam mamy kolejnego strażnika, chodź tutaj. A bo tamten strażnik to już na kolejny odcinas. Niechaj będzie. A ja właśnie tutaj sobie wbiję jeszcze tutaj do tego i tego tutaj rozpykamy. Tchnienie śmierci, ja wolę zawsze mieć tego. Telekinezy mam czwórce, nie wiem czemu. Po prostu może to dlatego kwestia przyzwyczajenia, że to jest, wiecie, pierwsze zaklęcie zawsze moje w Gothicu.
No chodź tutaj, złama się. Śmiertelny? Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd? Kobiety i gnijące mumie przodem. No i tutaj drzwi nam zamkną, oczywiście. Widzicie? To sami, ale... nic się nie przejmujcie, po prostu tutaj strzelamy teraz z łuku, elegancko. Tutaj otwierają nam się schody, tutaj też się nie macie czym przejmować. Nic się tutaj nam nie otworzy, właśnie. Po prostu wskakujemy tutaj niżej i zbieramy wszystko, co jest możliwe. Mamy tutaj właśnie kilka mumii. I w tych mumiach są poukrywane właśnie takie eliksiry, te fały. Widzicie sami, miksturka tego, tutaj mamy ochrony, esencja siły, właśnie, naprawdę spoko. Spoko właśnie te mumie właśnie są. Tutaj mamy domany, plus 10, więc też jak najbardziej na plus. Tutaj też mamy, a więc 20 many tak naprawdę i mnóstwo HP-ka nam przybędzie. A więc moment. 6, już 90 punktów zręczności posiadam. Czyli wrzucimy sobie teraz miecz mistrzowski. Będę posiadał, więc będzie jeszcze większy sztos. A jeszcze mamy tutaj do życia. No właśnie. I chyba wszystko. Chyba wszystko. Miecz mistrzowski. Możemy władać mieczem mistrzowskim. Miecz mistrzowski, no to jest największy sztos. 55 obrażeń krytycznych. Tutaj mamy otwarcie tej bramy. Właśnie, więc... więc to już chyba wszystko, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Nie wiem. Jeszcze dobramy może do momentu, aż mi zgaśnie światło. Ponieważ ja tam wolę się czuć bezpieczniej. A jak światła nie ma, to po prostu jesteśmy tak naprawdę bezpieczni. W 100%. 7000 do kolejnego poziomu. Myślę, że wbijemy taki poziom, żeby się nauczyć 6 kręgu. Być może jeszcze, nie wiem, uzyskamy troszkę tych punktów na naukę łuku, ale to już naprawdę nic więcej. Oprócz tego. Złama się. Dobra. I te kostki coś mnie nie chcą atakować ostatnio. Oj, rzucił się. Bajak leci! No chodź. Kurde, chyba gdybym mógł, to bym to na raz wszystko zrobił. No to nie o to też chodzi. Tutaj mamy... wyjście dołem, ja sobie zejdę dołem. Tutaj ojek jak biega w tą, w tamtą. Okej, świątynny pełzacz. Idziemy sobie dalej dyszką. Z telekinezą wyciągniętą. I tutaj mamy te wejście, więc... tam już byłem, więc... teraz możemy zwiedzać nowe tereny, w których jeszcze nas nie było po prostu, tak? Dobrze, więc... Tutaj oczywiście nam pokazuje znaczek, gdzie musimy strzelić się z łuku. No tutaj do końca nie pamiętam, co tutaj się działo. Co tutaj faktycznie musieliśmy zrobić. Felu! Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Aha, nieśmiertelny jest. Na dwa strzały padł. Taki jest, kurde, nieśmiertelny. Pała do lania i tyle mogę powiedzieć.
Ja miał tam medalion, który będziemy sobie mogli oddać, tam będziemy mieli questioja właśnie z nim związanego w późniejszym etapie. W późniejszym etapie co ja pitole, jakbyśmy na bagnach grali, to byśmy mieli tego questioja. A tutaj tego jest, a tutaj mamy tą, gdzie możemy strzelić, tyle że... chwila, moment. Czy ja chcę strzelać? Oto jest pytanie. Ponieważ... jakoś nie jestem przekonany co do tego teraz. Co jest? Dobra. Gdzie sobie zrobię save'a? Na głównym niechaj będzie. Tutaj musimy strzelić, ale to w pobliżu tego, na samym trafku, powiedzmy. Czy nas nie zabije? Udało się nam jakoś przeżyć. Teraz to O się powinno nam otworzyć. Dobrze, nawet się otwiera. Światełko się skończyło, więc kolejne trzeba pisnąć. Co? I gdzieś tutaj pamiętam, że była skrzyneczka też ukryta. Tyle, że nie pamiętam gdzie do końca. Naprawdę nie wiem. Więc jako sobie pokombinujemy, zrobimy sobie dalsze przejście po prostu i chyba tyle będzie w tym odcinku, bo naprawdę i tak zrobiliśmy ponad te rzeczy, ponad to co miałem zrobić. Tutaj możemy sobie strzelić, nawet tutaj musimy strzelić. To jest nasz pieprzony obowiązek, jakby nie patrzeć. No i odkryło nam wejście, sami widzicie, kolejne wejście nam odkryło. Co? Pokazało nam się tutaj. O, cholera! O, jak szkielet. Przecież on nie żyje już. Telekineza. Nie widzę tu już nic kompletnie. Dobra. Ciśniemy sobie, śmigniemy tutaj do środka. I ja nie pamiętam jaki tutaj był kod cholecia. Więc będziemy się jednak musieli troszkę nagłówkować. Wiecie co, tutaj gdzieś też chyba trzeba było strzelić. Tak, widzicie, można tam ostrzelić w te przełączniki. Jeden. Drugi. Tutaj jest ogień. Ogień ten, dobra. Żółty, najpierw czerwony. Czyli najpierw tą. Chyba dobrze wziąłem. Tak mi się przynajmniej wydawało. Co, jak to jest też takie same, chwila. Gdzie tu jest jakaś oznaka tych? Myślałem, że to jest czerwone, że to jest ten, żółte. Gdzieś tutaj powinna być ta kolorystyka. Tutaj tego nie ma. Demon. Najwyżej demon byśmy wybijali. To musi być to w takim razie. Innego wyboju nie ma. I dobrze, bo demon się nie pojawił. A teraz spróbujemy tamto drugie i na końcu właśnie to. Tak? Dobrze. I na końcu właśnie tamto. Okej. Wszystko zrobione. Przejście otworzone. Tak właśnie. Dalsze oczywiście przejście tutaj mamy otworzone. Szkoda, że właśnie spieprzyłem to, kurde, musimy sobie jeszcze raz nagrać edycję rozszerzoną. Tak sobie postanowiłem, tak też zrobię, ale to już też będziemy nagrywać ostatni raz edycję rozszerzoną. Chyba, że wyjdzie już taki naprawdę później większy content, ponieważ już i tak nagrywam to ciągle, cały czas. To znaczy cały czas, no wiadomo, pierwszy raz na tym kanale, ale drugi raz ogólnie.
Dobrze. 92-90. No, zabijam na odjazdu, więc to mi się podoba też. Co może sobie dokończymy odjazdu w jeden świątynię? Tak przy okazji. Celu! Gej! Zagnuj! Co za pała do lania! Zabiłby mnie! Jeszcze tutaj jest. Podłogina. Dobrze. Jeszcze jakiś demon pewnie... znaczy jeszcze tych zostało troszkę do wybicia. Światło mi zgasło. Ile ja już tutaj nagrywam odcina? 39 minut. No 40 jakby nie patrzeć. Można by było kończyć nawet, ale to najpierw sobie jeszcze skrzyneczkę otworzę. Uzdrowienie, pierścień, esencja siły. Wiadomo. Ja tutaj wiem wszystko gdzie jest, więc... To nie jest fajne, że ja wiem wszystko. Ale i tak się dobrze bawimy całkiem. Aha, jest tutaj krzyk wojownika, jest lepszy. Esencja siły sobie łykniemy. I tak naprawdę można już tutaj w tym momencie zakończyć odcinek. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak tak, no to zostawcie łapkę w górę. I właśnie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Na razie. Okej, ostatecznie postanowiłem dograć coś do tego odcinka właśnie, więc wczytujemy save'a i niestety chyba będziemy musieli właśnie... kurde, mam jakiś problem z skonwertowaniem tego filmiku, ale coś wykombinuję. Natomiast jeszcze postanowiłem dograć coś, żeby po prostu tego gotika jak najszybciej skończyć. Gdyż właśnie, no... mimo wszystko chcę go dość szybko skończyć, żeby po prostu... zacząć go ponownie. Tym razem na patchu, tym razem właśnie... na pełnej już, naprawdę, tak żeby wszystko zrobić cacy. Ponieważ tutaj robimy wszystko, co prawda, ale... jednak nie wszystko mi to wychodzi tak, jakbym chciał, więc to jest słabe. Dobrze, troszkę tutaj zwiedzę terenu może. Okej, tutaj mamy te skałki, ale to sobie darujemy chwilowo. Ja tutaj łyknę sobie piąteczkę, no bo kurde, mamy 28 tego, a ja i tak tego nie zużyję tak naprawdę całego. Bo nie ma opcji po prostu. Nie ma opcji i tyle. No, a tak jak wspomniałem właśnie, po raz kolejny sobie nagram tą serię dla was. Mam nadzieję, że ktoś właśnie to doceni, że ktoś właśnie obczai co i jak. Po prostu nagram ją zdecydowanie lepiej niż teraz, w tym obecnym momencie. Ponieważ w tym obecnym momencie, no po prostu nie jestem zadowolony z tego, ze swoich postępów. O, proszę, tutaj mamy... królową, ja nawet nie wiedziałem. No proszę, i kolejny poziom. Napój, jaja pełzaczy. Świątynna królowa pełzaczy, no spoko. Fajny motyw. Nawet szczerze przyznam się, że nie wiedziałem o tym. Ponieważ ona chyba też została właśnie wprowadzona właśnie w tej wersji. Dopiero w tej wersji, albo tam jakoś w poprzedniej, właśnie w każdym razie pomiędzy edycją rozszerzoną 1.4.1, a właśnie tą o. Dobra, chyba wszystko, a więc można śmigać się gdzieś dalej. Można tutaj też właśnie obczaić co nieco. Tutaj mamy tą wejście na górę, tutaj jeszcze mamy zejście niżej, mam tutaj jakiś dziennik.
Mamy tutaj jakieś przedmioty, mamy tutaj skrzyneczkę, a więc skrzyneczkę sobie oczywiście wezmę. No proszę, pełno mi były krudy, więc też sobie zakosimy. No i tyle, jakby nie patrzeć. A więc lecimy dalej, bo tutaj jeszcze mamy dużo rzeczy do roboty. Dużo rzeczy, których po prostu trzeba wykonać. Tam widzimy co nieco. Mamy tutaj kolejne orki. Dobra. Skoro tamten załatwiono, to tego musiałem też jakoś dobić sobie na spokojnie. I dobrze, tutaj będziemy mieli demony z tego co pamiętam. A więc z demonami też się zajmiemy. Jest to jakiś mniejszy demon, więc nie ma najmniejszego problemu. Teraz po prostu jadę na szybko, żeby to po prostu szybko zrobić wszystko, żeby zakończyć po prostu rozgrywkę, żeby sobie móc rozpocząć na nową, na najnowszym patchu. Gdyż właśnie ja tutaj popełniłem wiele błędów, jakby nie patrzeć, znaczy w sumie no osiągnę fajne statystyki całkiem, tyle że nie takie jakbym chciał, więc kurde, ja nie jestem zadowolony z siebie, więc w ten sposób postanowiłem to nadrobić właśnie, a nadrobimy to przy następnym let's playu. Tej serii właśnie, z edycji rozszerzonej. I to też właśnie będziemy mieli do tego profesjonalne podejście. Dlaczego profesjonalne, już wam mówię. Gdyż po prostu będę robił co było w poprzednim odcinku, na przykład będę robił coś takiego. A też jakieś podsumowania takie będę pokazywał, statystyki na przykład na samym początku odcinka, żebyście zobaczyli co mi się udało osiągnąć w tym poprzednim odcinku. Dobra, a tutaj coś jest? Nie ma chyba nic. Otwieramy sobie, znaczy przełącznik teraz używamy i okej, można lecieć dalej w długą, ponieważ tutaj chyba i tak nic nie ma. Nie ma nic, a więc lecimy w długą. A tam jest ta orkowa byłń, która w sumie nas nie interesuje. Tutaj też znajdziemy Ulumulu. A więc spoko całkiem. No i też most będzie. Ale przez most w sumie nie będziemy. Tego mostu nie trzeba nawet używać. Jest tu chyba jeden demon tylko. Więc easy. Jeszcze bardziej. A tutaj mamy dwa napoje. Dwa napoje sobie na pewno zbierzemy i co my tutaj jeszcze mamy? Najchętniej to bym zakończył to wszystko w tym odcinku już, ale po prostu nie damy rady, ponieważ miejsca mi nie styknie. No i też właśnie, no kurde, jednak to było zbyt długo, nie? Cała świątynia orków, później powrót, później znowu tutaj powrót i wiecie, no to jednak zajęłoby mi to sporo czasu. No i tutaj pokazuje nam most, że się uaktywnił. A niekoniecznie tym mostem akurat musimy przechodzić. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ tutaj możemy sobie zeskoczyć i tutaj też dolecimy. Dobrze, ja tutaj robię save'a. Jeszcze się rozpędzimy. To się rozpędziłem. Spaliłem się. Kurde, spalony. Tak, najpierw musimy oddać taki... Ej, Bezi, co ty odwalasz? A, lawa, parzy. Ogień. Dobra, dupa. Po prostu sobie gdzieś pójdę jakoś inaczej. Chyba że, no kurde, przeskakiwałem tutaj kiedyś. Pamiętam. Bardzo, bardzo dobrze to pamiętam, więc nie wiem co jest nie tak.
Aj! Dupa tam. Wczytujemy i lecimy normalnie. Nie będę tutaj przedłużał też jakoś specjalnie. Zwłaszcza, że tak jak wspominam, chcę to zrobić wszystko na szybko, a tutaj jednak mega strasznie to wszystko przedłużam jakoś. A więc to jest ogólnie przedostatni odcinek, tak? Chyba na to wygląda, ponieważ staje obóz, tam to sobie zrobimy wszystko i tutaj wybierzemy się szybciutko do tego obozu. Do tego obozu, nie do tego obozu, tylko do świątyni Śniącego z powietem i wszystko to ogarniemy już. Dobra, tutaj mamy ten most. Spoko, a więc po tym moście teraz trzeba przejść i jakoś tutaj się przedrzeć. Tutaj mamy ogólnie okienko. Okienko, okienko, okienko. Dobra, wskakujemy. I tutaj mamy dziwny miecz. Twoja droga kończy się tutaj. Niech strzeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Jeśli łaska. O, gęstej buzi nawet używa. Cwaniaczek. 20 punktów nauki chwilowo posiadam. No to nie jest jakoś specjalnie dużo, jakby się zastanowić. Dobra, tutaj mamy przedziwny miecik. Tutaj sobie weźmiemy, to jest oczywiście Weasel. Nasz wspaniały, który sobie przekujemy i tak mimo wszystko na tą broń jednoręczną. Wszystko ogólnie pokażę w następnym odcinku. Dobra, jakoś się udało przeskoczyć, nawet zapisu nie zrobiłem, więc jakbym zginął, to bym zginął. I to by nie było kolejowo. Natomiast tutaj sobie jeszcze weźmiemy telekinezę i być może tutaj jeszcze coś uda się znaleźć. No i tutaj mamy te kolce, no to jakoś trzeba się przez nie przedrzeć. Jakoś się udało w sumie, więc na lajcie. I co, już chyba tutaj wszystko. Jeszcze tutaj mam jeszcze jedno pomieszczenie, które trzeba zwiedzić i to by było na tyle. Dobra, ja nawet z nich nie zbijam, ponieważ oni tutaj nic nie posiadają, tak naprawdę. Co jest? Gdzie? Co ty napój chcesz atakować? Bezi, nie odwalaj. Tutaj trzeba zgładzić tych orków wszystkich. I tutaj mamy pomieszczenie z przedmiotami. Tutaj się znajduje. Na pierwszy rzut oka nic się tutaj nie znajduje, a tak właśnie po zgłębieniu tutaj się znajduje. Chwila, co jest? Czemu użyłem telekinezy? Ja tutaj powinienem użyć światła. No tak. Dobra. Może to przez to, że się spieszę właśnie. Tutaj mamy jeszcze kilka napojów. Wszystko wyzbieramy. Chyba wszystko. Chyba wszystko, więc można sobie opuścić ten teren. Tutaj jest coś. Tutaj mamy kostki. Tylko. Tam mamy napoje, które można pozbierać, ale te napoje trzeba pozbierać jakoś nieco później. Tutaj nic nie mamy. Tutaj trzeba sobie zeskoczyć. I z akrobatyką nie będzie jednak tak łatwo tutaj zeskakiwać. Ponieważ wiadomo, ten sus bezimiennego no to jest jednak dość właśnie duży. Dobra, jakoś się udało. Więc okej. No. I tutaj teraz właśnie używamy tego przełącznika. To jest, ten przełącznik służy nam za windę. Tutaj znajdziemy też, spotkamy mnóstwo bestii. Uzdrowienie sobie jeszcze pizgnę. Niech właśnie mnie tutaj uleczy. I dobrze. Telekineza, lecimy dalej z tymi przedmiotami, z tym tematem właśnie tutaj jadę. Z tym podkładem, yo! Dobra.
nie ma nic. Trzeba sobie użyć jednego, drugiego przełącznika. I nam się zaraz tutaj pojawią... O, tutaj możemy, mamy te przejście jakieś. Się nam odsłoniło chyba. Tak, te kajaty widać. Właśnie, że się odsłaniają. Jeszcze tam trzeba będzie. A tutaj mamy tą drogę do świątyni śniącego. Prostą. Tam też trzeba się przejść, zobaczyć. No i jeszcze drugie, ale to właśnie z bonusami nam się tego weźmie, otworzy. I pojawią się świątynne pełzacze. No, tutaj oczywiście mamy demony. Do zabicia dużo przeciwników. Jako sobie dam radę, pojadę sobie na lajcie z tymi przeciwnikami, ale... tutaj na końcu właśnie się znajduje ten nieumarły orek, którego po prostu nie można zabić bez Uriziela, więc właśnie kicha, przekichany. Tutaj właśnie mamy te otworzone, więc dobrze, to nam właśnie pokazało, okej. I tak jak tutaj wspomniałem, znajdują się właśnie świątynne pełzacze. Nie mam zielonego pojęcia, ile ich jest dokładnie, ale wybiłem sobie je wszystkie. I chyba ostatnio. Więc trzy pełzacze tylko. Na to wygląda. Dobrze. Wszystkie pełzacze zostały zgładzone. Możemy opuścić ten teren. Oho. Nawet miksturka mi się skończyła. Przekichana sprawa. Przełącznik. Dobra, nawet mi tą windę. No i teraz na górę. Lecimy na górę. No i teraz sobie pójdziemy tędy. Gdyż tędy jeszcze nie szedłem. Jeszcze jest chyba ta sama droga, tyle że... tędy jakoś dalej, chyba. Ponieważ tutaj już jesteśmy w tym miejscu. Tak naprawdę, tylko trzeba uważać, żeby nie zlecieć. Ponieważ no, jakbym zleciał, to by była kicha. Czy ja tutaj jakoś wejdę? Ha! Bardzo wątpię, że tu jakoś wejdę. Chyba tamtą dyszką trzeba było iść. Kicha. Spróbujemy akrobatyką. Doskoczyć. Zaskoczyliśmy w to miejsce, a tutaj to akurat po tym terenie da radę wskoczyć, więc elegancko. Tylko trzeba po prostu wiedzieć jak. Trzeba wiedzieć jak, ja tutaj to wiem, więc jakoś się udało. I mamy tutaj te z bonusami, te pomieszczenie nam się otworzyło. Tutaj mamy 5 trolla. Sami widzicie właśnie, tutaj mamy jeszcze mnóstwo miksturek, a więc wszystkie sobie te miksturki pozbieramy. Tutaj jest mnóstwo miksturek, które dają bonusy, więc całkiem spoko. Oczywiście wszystko poużywam, ponieważ nie ma co tego kisić zbytnio. Nawet nam się tamte miksturki nie przydały zbytnio. 685 punktów życia, więc dużo, całkiem sporo. I chyba wszystko, co tutaj się znajdowało. Więc spoko. Balans jest tutaj naprawdę zrobiony na poziomie. W porównaniu do poprzedniej wersji, no to tutaj mam słabą postać. Bardzo słabą postać. Gnoju. Dobra, jakoś się udało zgładzić tego demona. Czy tutaj coś jest do pozbierania? Nie ma nic. Nic tu nie ma, nie ma czego pozbierować. Niczego tu nie znajdę, tam krzyk wojownika. Tutaj mam jeszcze demona. Dawaj, Bezzy, daj go. Okej.
Adowa fala uzdrowienie. Dobrze, uzdrowiliśmy się, to teraz tutaj krzyk wojownika, jeszcze miksujkę szybkości i sobie zażyję piąteczkę. Mamy regenerację many, więc nie narzekam. Tutaj jeszcze będą chyba ci strażnicy, znaczy jeden strażnik widzę przynajmniej, więc niedużo. No i tutaj mamy kolejnego nieumarłego kapłana. Dobra, wyciąłem. Dobra. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Co widzicie? Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuje innej... Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. Dobra, lecimy stąd. On nas goni z tchnieniem śmieci. Nawet otrzymałem ciosa jednego. Kicha. I tutaj pojawiły nam się kolejne właśnie bestie. Więc bestie na swojej drodze akurat mogę zgładzić, zwłaszcza, że potrzebuję jeszcze tutaj dwóch poziomów. Ale myślę, że jakoś się uda zyskać te poziomy. Właśnie, no te, do tego 35 poziomu akurat dolecimy, ale to co to jest 35 poziom i powiedzcie, bo no to jest jednak kpina jednak, jakby nie patrzeć, ale mamy jeszcze te przyzwania, zwoje z przyzwaniami, więc sobie właśnie użyjemy i nie będzie tak źle. A tutaj nikt nie zbiera tego, więc ja tylko to pozabijam wszystko. Polecimy sobie gdzieś dalej. Dobra. Przez górę można też właśnie tutaj sprawdzać, czy tutaj też się znajdują jacyś strażnicy. Wiecie, zawsze to trochę ekspa dodatkowego. No jest tutaj jeden kołek, który czekał tylko, aż właśnie tutaj go zabiję. Dobra. Tam na dole widziałem właśnie świątynnego pełzacza, a więc się nim zajmiemy. Chwila, moment, gdzie to jest? No tam nic nie ma. No to tutaj gdzieś musi być, w tej okolicy. Innego wyjścia nie ma. To się zaczaił. Gnida. Dobra. Do poziomu w sumie nie aż tak dużo brakuje. No ale mimo wszystko tyle, że po prostu musimy jakoś się postarać. A ty co tu robisz? Magu. Żadnego czarowania. Tam coś jest jeszcze? Mag? Nie, jest jeden chyba tylko. Spoko. A więc świątynia śniącego na strzała. No, dawaj, Dezi. Gładź tych wszystkich przeciwników. Jeszcze tutaj jest. Maga, więc maga sobie dobijemy i kolejne kostki. Z tych zwojów, no jednak kilka poziomów jeszcze, znaczy jeden poziom myślę, że uzyskamy. Idealnie właśnie do... czy tutaj jeszcze coś się znajdę, czy już nie? Ta jest jakiś świątynny pełzacz, ale kompletnie nie widzę. O, jest. Spiedziela mi nawet. A jest tutaj jeszcze. I tam. Tam i tu. Dobra. Jakoś dałem radę ogólnie. Uzdrowienie by się przydało też.
Już niebawem kończymy odcinas. Właśnie, jeszcze może sobie zwoje zużyję wszystkie. Wszystko jest mama, nie potrzebujemy jak teraz tego właśnie, więc... Teraz i tak to jest właśnie szybka sprawa. Lecę jeszcze do obozu, wykonam sobie questy wszystkie pozostałe, czyli sakiewka, snafa i tyle. To będzie właśnie. Tych przyzwań mam chyba z 20 szkieletów, więc spoją, całkiem spoją. Ale poprzyzywam. Jakiś jeden level myślę, że wbiję. Jak nabiję więcej leveli, no to po prostu się nauczę jeszcze łuku. Ponieważ łuk też tutaj mamy całkiem zacny. Wszystkie bronie w sumie już chyba możemy nosić. Chociaż nie, tam jedna broń chyba wymagała 100 coś. Uzdrowienie, lodowa fala sobie zrzucimy. I gdzieś tutaj muszą być te przyzwania po prostu. Przyzwisk szkieleta jest. Dobrze, a więc przywołujemy po 5 razy właśnie, żeby to w miarę szybko, jak najszybciej zrobić. I kończymy odcinek. Już w następnym odcinku kończymy serię, więc 54 odcinki będą. No i kolejną serię, właśnie następną serię, właśnie jak będę nagrywał edycję rozszerzoną, to myślę, że właśnie zajmie mi nieco mniej, ponieważ tutaj jednak dużo rzeczy robię takich bezsensownych też, jakby nie patrzeć. A tam też będzie troszkę łatwiej na samym początku, ogólnie nie będziemy się tak męczyli, więc też będzie całkiem spoko. Dobra, chwilowo. Kostki. Chwilowo zajmujemy się kostkami. Ciekawi mnie, ile mi tutaj do poziomu brakuje. Zaraz sobie rzucimy okiem. Właściwie to będziemy widzieli, jak tutaj kostkę zabijemy. Ja na poziomie już 2500, więc jak zużyjemy te wszystkie przyzwania, to będzie poziom następujące. Ale my potrzebujemy jeszcze dwóch poziomów, żeby się nauczyć 6. kręgu magii. A więc zobaczymy, być może jakoś się to uda zrobić. A w następnej serii zrobię sobie takiego wojownika. Też tak myślę, że nad właśnie dołączeniem do bandytów, ale prawdopodobnie i tak wykorzystam tą starą ścieżkę, tą teraz, co podążam. Lepszego poziomu, czy wbiję na jakiś lepszy poziom? No nie wiem. To akurat jest zależne od tego, ile będzie miał zwojów Xerdas. Takie tył. Dobra. Ile mi tam brakuje? Dużo. Bardzo dużo. A więc 35 level. Myślę, że z 36, 37 jak skończę serię. Z 38 może nawet. No i tutaj w 6 rozdziale miałem jeszcze zamiar chodzić po kolonii, wybijać wszystkie stworki, ale to nie ma sensu, skoro ja i tak będę kończył tą serię już teraz za niedługo. Już w następnym odcinku planuję. Więc prawdopodobnie 55 odcinków miało być. Ogólnie miało to nieco inaczej wyglądać, ale sobie źle rozplanowałem postać i też właśnie skoro wyszła nowa wersja i jest dużo łatwiejsza, no to na aktualnej wersji chcę po prostu osiągnąć maksimum. A tutaj to była taka zapowiedź, seria zapowiedź. Tak bym to nazwał. Ile tego tych kostków jeszcze mi zostało? Przyzywam i przyzywam. Miałem 20 zwojów, co prawda, ale... jest, koniec w końcu. Dobra. To by było na tyle.
Robimy save naturalnie. Wybijamy stąd i kończymy odcinek. Ja, chwila, moment. Jest, powrót do świata żywych. Powrót do kolonii. Niechaj mi się to wczyta. Wszystko elegancko, ładnie, pięknie. No i jesteśmy właśnie w kolonii. Chyba jesteśmy w kolonii. O, jest, wczytało się. A więc elegancko, ja tutaj sobie nadpiszę. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym, ostatnim odcinku. Na razie.